Nie udało się Jackowi Dymkowi pokonać Szczepańskiego. 16-69. Zabujałem. Elvis nie jest z siebie zbyt zadowolony. Te 16,69 sekundy to jak na niego średnie osiągnięcie. W ostatnich zawodach rundy podstawowej zaimponował formą. Liczymy, że i dziś włączy się do walki o podium, którego trzeci stopień wydaje się od paru lat zarezerwowany dla Irka Kurasia. Irek Kuraś! Dobra. I znowu nogi zaczynają grzęznąć w piachu. Irek pośliznął się i efekt jest natychmiastowy. W dodatku kłopoty ze wstaniem. To niespodzianka. Zrezygnował? Ja muszę ją donieść, żeby mieć punkt? Tak. Tak? Kuraś wyraźnie stracił wiarę, że ktoś mógłby mieć gorszy czas od niego, ale musi podjąć jeszcze ten ostatni wysiłek, by za szóste miejsce otrzymać 1, a nie 0 punktów. Czas 40 sekund, 18 sekund. To raczej nieoczekiwane otwarcie zawodów i nic dziwnego, że nastrój siłacza z Lubina daleki jest od radosnego. A do przechadzki szykuje się już najsilniejszy człowiek świata. Ten spokój jest tylko pozorny. Pudzianowski źle zniósł zmianę klimatu z Malezji na Wielkopolskę. Mariusz Pudzianowski. Pytam. Co za bieg, jakby miał pod stopami inne podłoże niż poprzednicy. Świetny czas, 10,8 sekundy. Zdecydowane prowadzenie mistrza świata. Mariusz w tym roku jeszcze nie znalazł pogromcy. Czyżby tak miało być i w finale Pucharu Polski? Na razie nokaut. No jeszcze to nie jest nokaut, jeszcze jest bardzo dobry zawodnik Jarek i nie lekceważę go. Mimo to, że wygrałem zawody, dla mnie jest bardzo dobrym zawodnikiem. No właśnie, ale przecież jesteś mistrzem świata, najsilniejszym człowiekiem na świecie. No można powiedzieć, że tak, ale to było 3 dni temu, a na dzień dzisiejszy temperaturę mam 37,6 i po prostu kołuje mi się w głowie. Po prostu robię to po prostu już dla publiczności. Będę się starał to może wygrać. Nie wiem, dzisiaj wygra po prostu najlepszy, który po prostu w lepszej formie będzie. Ja akurat dzisiaj się nie czuję zbyt najlepszej formie. Proszę. Słabsza dyspozycja Pytona zwiększa szanse Jarosława Dymka. Dwukrotnie był o włos od pokonania zdrowego rywala, ale nie wytrzymał psychicznie. Dzisiaj od rana przekonywał wszystkich, a przy okazji i siebie, że to jest jego dzień i jego wygrana. W Bushmanie ma rekord Polski. Dość szczęśliwie przekroczył Jarek metę, ale wynik jednak gorszy od Pytona. 12,59 sekundy. Drugi. Czyżby hierarchia tegorocznego sezonu miała zostać zachowana? Jarek jest zadowolony. Drugi wynik, 12 sekund 59. Na razie drugi wynik w spacerze Bushmana. Czy to będzie już tak do końca? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. No dzisiejszy Bushman jest niesamowicie ciężki, mimo że niesiemy swoją wagę, ponad 120 kilo, dodatkowo 320 na plecach i grząski piasek. Zapadałem się po kostki, nie mogę przyspieszyć. Pozostał nam jeszcze w stawce Tomasz Nowotniak, znacznie mniej doświadczony rówieśnik Pudzianowskiego. Już po pierwszym kroku takie zachwianie. Niestety to się często Tomkowi zdarza. Źle wstaje i traci mnóstwo siły na walkę z rozkołysanym ciężarem. Jednak musiał się ugiąć. Wstanie, ale czy już płynnie pójdzie dalej? To nie mógł być dobry czas. 27,5 sekundy daje Nowotniakowi przedostatnie bardzo miejsce. Trudno na tym podłożu utrzymać równowagę zawodnika. Wynik sam Nowotniaka. Spójrzmy na wszystkie wyniki. Niewielkie, ale wyraźne różnice między pierwszą czwórką. Kuraś niespodziewanie ostatni, a Pudzianowski zaczął od przypomnienia, kto tu jest dominator. Bye.
zdecydowany nad pierwszym balem. Czwarte miejsce. Jak jesteś gotowy, tak. Mówisz gotów. Tak. I czekasz na gwizdek, tak? Tak. Kuraś. Grizzly. Przed nami druga szybkościowa konkurencja. Przerzucanie ważących od 100 do 250 kg bali. Zaczyna Ireneusz Kuraś. Girek ma teraz dobrą okazję do rehabilitacji za spacer Bushmana. W końcu sierpnia w Brągowie przegrał tylko z rekordzistą Jarkiem Dymkiem. Pokonał Pudzianowskiego, Nowotniaka i Jacka Dymka. Niezłe tempo. Najtrudniejsze momenty za chwilę przy dochodzeniu do pionu. Tak jak ostro natarł Kuraś na ten ćwierćtonowy kawał żelaza. Opłaciło się, bo ma dobry czas. 25,14. 25,14. Tylko o 5 sekund gorzej od rekordu Polski Jarka Dymka. Był bardzo spięty, zdeterminowany. Jeszcze chwilę potrwa, zanim się rozluźni. Psychika jest w tej dyscyplinie czasami ważniejsza od siły. Kolejny zawodnik, Tomek Nowotniak, znany jest z długiej koncentracji przed startem. Tomasz Nowotniak. Dawaj, dawaj! Ura, ura, szybciej, Tomasz, szybciej, wchodź! Kuraś był w tym momencie nieco szybszy, ale dwa najcięższe bale, 200 i 250 kg, preferują wysokich zawodników o dłuższych rękach. Dawaj, 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 no to właśnie pod niego, szybko, właśnie pod niego, właśnie, idziesz, idziesz, zbognij go jeszcze, dawaj, do końca, zbognij go! Troszeczkę zabrakło dynamiki, takiej sportowej agresji jak Kurasia. Czas Tomka Nowotniaka gorszy więc od rywala. 27,97. Rekord życiowy Dragona jest lepszy o 4 sekundy. A teraz już Jacek Dymek. Zbliżony do życiowego wynik Jacka Dymka pozwoliłby mu pokonać Nowotniaka. Ale dziś nadmierny pośpiech i nerwy mogą stworzyć piorunującą w skutkach mieszankę. W negatywnych skutkach oczywiście. Pierwsze dwa bale w czasie podobnym jak reszta. Ogólnie dobrze, tylko ta końcówka. Drugi sukces. Drugi, 27,46. Ostatni mi trochę przytkał. Drugi wynik. Drugi wynik. 27,46. O tym piasku pod górkę to jest dramat. Jeżeli będziesz przygotowany, mówisz gotów, no tak? I czekasz na gwizdek. Robert Szczepański rozpoczyna swój występ w drugiej konkurencji. Gotów. Mocno dawaj, 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 Robert. Pa, do góry. Dajesz, 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 dajesz. Na razie bardzo dobre tempo. I teraz spokój, idzie swoje. Swoje idzie, swoje. Swoje idzie, Robert, dawaj, dawaj, dawaj. Końcówka dawaj, także dawaj, wolniejsza, jak u wszystkich dotąd. I swoje teraz. Pa, nogi. Nogi, nogi, Robert nogi, walczy nogi, bardzo mocno. Ma rekord życiowy poniżej 30 sekund. A dziś... Dziś chyba nieco lepszy czas. 27,73. Najlepszy. 27,73. Który to jest? Trzeci w tej chwili. Trzeci, tak? Chyba jednak Robert liczył na więcej, ale jego twarz rzadko wyraża emocje. Maximus ma w sobie coś z Indianina. Czyli trzecie miejsce. 27,73. Mamy więc trzech zawodników w przedziale pół sekundy. Poczekaj, przełożę sobie ręce, dobrze? Okej. Pora na młodszego z braci Dymków, Jarosława. Stawianie bali to kolejna z trzech konkurencji, w których rekordy Polski należą właśnie do niego. Widzieliśmy najbardziej, jak do tej pory, dynamiczną końcówkę. 25,19. 15. Przepraszam. Kurczę. To jest setny.
To niestety nie gest zwycięstwa, tylko komunikat o drugim miejscu. Jarek przegrywa z Irkiem Kurasiem o 0,01 sekundy. Tego jeszcze w pucharze nie było. Wszyscy czekają teraz na Mariusza Pudzianowskiego. Czy wiedzą, że Pyton bardzo nie lubi tej konkurencji, chociaż przegrywa w niej tylko z Jarkiem Dymkiem i ewentualnie z Kurasiem? Powiesz gotów, tak? Jeszcze jeden pas za mną. Tak. Pyton jest bardzo szybki. Właściwie nie widać specjalnie śladów tej choroby i antybiotykowej kuracji. Teraz dwa ostatnie bale prawdy. Pyton! 27,86. Ostatni. 27,86. Nie, przedostatni. Te gesty rezygnacji Mariusza mówią wiele o jego stanie psychicznym, ale czas 27,86 to duża niespodzianka. Tylko 1/10 brakowało, by był ostatni. Popatrzmy, bo tak wyrównana walka rzadko się zdarza. Druga czwórka zawodników mieści się w połowie sekundy, a o triumfie Kurasia nad Jarkiem Dymkiem decyduje niedostrzegalna 0,01 sekundy. W dwóch konkurencjach zaskakująco duża strata nowotniaka. Jeden punkt dzieli piątego Szczepańskiego od drugiego Pudzianowskiego. Wpadka Pytona pozwoliła na dwupunktowy odskok Jarka Dymka. Schody, czyli rewia na dwóch siłaczy i 6 walizek. Tutaj. Tu przy dwóch pachołkach twarzą do mnie. Jak dam wam sygnał... Tomek, jedziesz do oporu. Jak dam wam sygnał, ustawiacie się nad najwyższymi klocami, tak? Tomasz Nowotniak walczył już w parze z Mariuszem Pudzianowskim, ale nigdy nie był to pojedynek dwóch ostatnich zawodników z poprzedniej konkurencji. Na miejsca, panowie. A dziś rzeczywistość okazała się brutalna. Mistrz świata w najsłabszej teoretycznie parze. Tyle tylko, że Pytona nikt jeszcze w kraju nie pokonał na schodach. Gotowi? Tak. Pyton zyskuje lekką przewagę nad Dragonem. O 1 stopień po pierwszej walizce i systematycznie powiększa ten dystans. Widać, że jest nadal w świetnej formie, a wpadka z poprzedniej konkurencji będzie mu się śnić po nocach. Zaczyna z trzecią walizką, a Nowotniak dopiero na górze z drugą. Mariusz skończył bardzo dobry czas. Dawaj, szybko, ruch. Doping dla rywala. I Tomek też ma ćwierć tony na górnym podejściu. 32,71. Ładnie, 32. 32,71. 25,75. Ładnie. Pyton sekundę gorzej od własnego rekordu Polski. Dragon, rekord życiowy poprawiony o 2 sekundy. 25. To był pojedynek na bardzo dobrym poziomie. Forma z Malezji nie opuszcza Pudzianowskiego. Te dwa punkty przewagi Jarka Dymka niczego jeszcze nie gwarantują. Jak ci powiem, to ustawisz się w pozycji stojącej nad klocem, tak? Łapiemy te... Stoicie wyprostowani. Stoicie wyprostowani. Chwila. Robert Szczepański i Jacek Dymek. Następna para na schodach. Teoretycznie Maximus jest tu zdecydowanym faworytem. Wyprostowani. Tutaj stoimy, tak? Tak. Wyprostowani. Gotowi? Gotów. To właśnie Maximus zaczął w szaleńczym tempie. Już ma przewagę 1 stopnia i nie zamierza zwalniać. Daj do góry! Raz, do góry! Raz, do góry! Dawaj! Bydgoszczanin jest świetnie dysponowany. Jacek Dymek daleko z tyłu. Mocniej, Robert! Dawaj, Jacek! Mocniej! Mocno! Dajesz! Lekkie, szybciej! Ja to daję, mocno! Dawaj! Dobrze, mocno! Dasz radę!
Jacek też skończył. Zmęczony, ale nie zapomniał podziękować rywalowi za wsparcie. A stopery pokazują kolejne rekordy życiowe. Niespełna 30 sekund Szczepańskiego to poprawa o 3 sekundy. Czas 42,97 Jacka Dymka oznacza postęp aż o 18 długich sekund. Czy taki poziom utrzymają zawodnicy ostatniej pary? Jak powiem na miejsca, to stajecie przy najlżejszych klocach wyprostowani, już, tak? Wyprostowani, ale już przy klocach. Przy klocach, tak. Paradoksalnie Jarosław Dymek i Ireneusz Kuraś nie należą w tej konkurencji do faworytów. Patrząc na dotychczasowe rezultaty, Jarek może liczyć na czwarte miejsce, Irek na szóste. Ale kto powiedział, że i oni nie poprawią znacznie własnych osiągnięć? Moment. Jarek bardzo uważny, skupiony. Przed zawodami głośno przekonywał innych i chyba również siebie, że to jest jego dzień. Ma przewagę jednego stopnia nad Kurasiem. Na początku roku wzbudził małą sensację, startując na schodach w butach o podwyższonej zelówce. Teraz takie obuwie mają już wszyscy. Te kilka centymetrów znacznie pomaga w podniesieniu walizki ponad poziom stopnia. Finisz Jarka Dymka. Kuraś dopiero zaczyna nieść ostatnią walizkę. Ale proszę spojrzeć na twarz siłacza z Malborka pełną ekspresji i agresji. Gdyby walizki miały oczy, skurczyłyby się ze strachu. Jeśli potrafisz nagle znienawidzić ciężar, to zrobi się lżejszy w twoich rękach. Mówią doświadczeni trenerzy. Jarek, 27,47. Czas Jarka Dymka 27,47. Rekord życiowy poprawiony o 6 sekund. Wynik Irka Kurasia 39,93 oznacza poprawę aż o 10 sekund. Znakomity poziom tej konkurencji. Jarek Dymek! Poza rekordzistą Polski Mariuszem Pudzianowskim wszyscy pozostali zawodnicy poprawili własne osiągnięcia. Ale to właśnie Pyton wygrał i odrobił jeden punkt do Jarka Dymka. Półmetku Nowotniak odrobił trochę strat z pierwszych konkurencji. Jacek Dymek nie utrzymał trzeciego miejsca, o które powalczą zapewne Kuraś i Szczepański. Mistrz świata Pudzianowski za plecami wicemistrza Europy Jarka Dymka. Czwarta konkurencja to wyciskanie na barki platformy o nominalnej wadze 200 kg. Nie czekasz na gwizdek, tylko unosisz na wysokość klatki i wyciskasz, tak? Do przodu nogi jeszcze. Do przodu, wejdź głęboko pod ciężar. Czy Jacek Dymek da radę poprawić rekordowy wynik gdańszczanina Sławomira Pedy, który w maju powtórzył ten zabieg aż 19 razy? Bardzo dobrze! Jeszcze! Prosty ręce, dobrze! Idealna technika! Głowa między ręce, bardzo dobrze! Idealna technika, nie odchylaj się do tyłu! Mocno nogami! Mocno nogi! Jeszcze raz! Mocno nogi, jeszcze raz! Nie odchylaj się do tyłu! Nie odchylaj się do tyłu! Jeszcze raz! 15 powtórzeń. Może jeszcze jedno? Nie, nie dzisiaj. Ale braterska pomoc przyniosła znakomity rezultat. No i jakby inaczej, rekord życiowy Jacka. 15 powtórzeń. Tak? Tak? 15 zaliczonych! A Irek Kuraś w tym roku wykonał 13 powtórzeń. Co zrobi dziś? Nie rozjechał tu. Jeszcze chwila koncentracji. No i zaczynamy liczyć. Nie było gwizdka po 11 boju. Czyżby niezaliczony jakiś błąd techniczny? Poczekajmy na ostateczny werdykt. Nie, jednak nie. Próbował, ale to już było za dużo. W sumie 13 zaliczonych prób. Może ta 13 okaże się szczęśliwa. Jacek Dymek, 15 zaliczonych. Irek Kuraś, 13. Najpierw unieś na wysokość klatki.
I za chwilę zaczynamy. Rekord nowotniaka to 14 powtórzeń. Dzisiaj, by wygrać, potrzeba minimum 15 prób. Dawaj, dawaj! Jedenasta próba nowotniaka. Spokojnie. Mocno, jeszcze daje! Nie udało się z 14 próbą, poczekajmy. Musisz! 13 prób Tomka Nowotniaka. Tyle samo, ile miał Kuraś. To cieszy głównie Jacka Dymka, bo jego rywal z Lubina straci trochę więcej punktów. Nie jestem taki zmęczony. Co? Coś nie tak. Również ale... 13 zaliczonych. A Dragon Sokołowa Podlaskiego ma już tylko teoretyczne szanse włączenia się do walki o podium. Zrobiło się chłodniej nad jeziorem w Ostrowie Wielkopolskim. Chłodniej na trybunach, bo w zawodnikach emocje aż kipią. Czas na Roberta Szczepańskiego. Robert, 14, nie? Zaczynamy. 14 powtórzeń dałoby Maksymusowi w tej chwili drugie miejsce. Na to liczy jego sekundant. 5. Nogi, Robert. 7. 8. Mocno, Robert, nogami. Nogami mocno, Robert. Mocno nogami teraz. Jeszcze 2. Mocno. Plecy bolą, kręgosłup. Na pewno nie o to chodziło Robertowi. 11 powtórzeń to trochę za mało. Zamiast punktowego zysku będą straty, bo na razie ma najgorszy wynik. 11 zaliczonych. Nie zapomnij o nogach. To jest największa siła. Pozostała dwójka liderów. Najpierw Jarek Dymek, prowadzący na półmetku. Wyciskanie na barki to jego atut. Mój dzień. Mój dzień. Jaki ładunek adrenaliny, jaka determinacja, jaka praca psychologiczna nad samym sobą. To jest mój dzień. Słyszeli państwo doskonale. 10 prób niemal w okamgnieniu. Świetna technika, koordynacja. Jedziesz, że ty najlepszy tej konkurencji na świecie. Dawaj. Co to jest? Co on jest? Dobrze! Poczekaj! To nie jest teraz! To nie! Pamiętaj, to na tym mocnym nocy! Ostatni ruch! Moi ten ruch, moi nowy końcem! Jest twój, Jarek! Mocno! Jednak opuścił, mimo namów Piotra Szymica, kolegi z Gdańska. To jest lekko pod górkę, wiesz? 17 to jest... Myślę, że to jest dobry wynik. 17 zaliczone. Jarek znów podkreślił, że jest w niezłej formie. Ma dobre wyniki. 17, Jarek Dymek. Wszystko jest możliwe. Jarosław Dymek znakomicie czuwa nad swoim morale. Jeśli wygra, będzie to kolejny dowód, jak ważna jest autosugestia. Ale Pudzianowski już dwukrotnie w tym sezonie wyszedł obronną ręką z ataków najgroźniejszego rywala. Zaczęło się odliczanie. 10. Szykuje się wspaniały pojedynek z Dymkiem. 13. Trochę na dwa tempa. 14. Próba niewiele daje. Trzecie miejsce. Pyton ma 15 podejść. Zrównał się z Jackiem Dymkiem, ale musi odpocząć. Nic z tego, nie wyprzedzi starszego z braci. A remisowy wynik z Jackiem oznacza podział punktów i powiększenie straty do Jarka. Mariusz wie, że jego sytuacja znacznie się pogorszyła. Czy znajdzie w sobie nową energię, która mimo osłabienia chorobą pozwoli mu zachować miano niepokonanego w tym sezonie? Podsumujmy czwartą konkurencję. Słabszy w niej był Szczepański, a remisy Kurasia i Nowotniaka oraz Jacka Dymka i Pudzianowskiego stały się wodą na młyny dla Jarka Dymka.
tegorocznej punktacji tylko Nowotniak przestał liczyć się w walce o trzecie miejsce, po które mogą sięgnąć Kuraś, Szczepański i Jacek Dymek. Budzianowski ma już 2,5 punktu straty do Jarosława Dymka. Żona Roberta Szczepańskiego denerwował się dzisiaj przed finałem? Strasznie, cały tydzień chorował, szalał po prostu. To są takie emocje, że nie wyobrażam sobie jeszcze raz w tym roku. Z lewej strony i mocno mi naciąga, nie? Żeby ona nie leżała. Nie, nie ukrywa, że bardzo interesują. Tak, przeciąga. Tylko mocno mi naciąga. Nie? I płasko. Robert Szczepański pierwszy sprawdzi, jak udaje się kulik po piasku. Szczupłe, urocze hostesy oraz sanie ważą w sumie około 550 kg. Długość przejażdżki typowa 20 metrów. Limit czasu 90 sekund. Ruszamy! Mistrzem w takiej sannie zarówno na piasku, jak i po trawie był dotąd Ireneusz Kuraś. Maximus ma lepszy doping. Idziesz! Szybko! Jeszcze! Szybko! Robi! Dawaj, hopa! Dajesz, idzie ci szybko, dawaj! Dobrze mu idzie! Szybciej! Idziesz! Mocno, trochę ćwiczył! Nogi, 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 dajesz! Ale ja! Idziesz! Co ciągał w domu? No ze mną! Mocno teraz, długie podzielić nogami! Ciągnął mnie na ręczniku! Mocno! Długie nogami podzielić! Idziesz! Nogi! Robert! Mocno! Robert! Łapą! Jeszcze! Mocno, jeszcze! Ostatni ruch! Trochę stracił na tych ostatnich metrach. Czas powyżej 42 sekund nie wróży chyba nic dobrego. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Każdy piasek jest inny. Na przykład w Mielnie tylko Pytonowi udało się dojechać do mety. Tak czy inaczej, Maximus wydaje się dziś albo przetrenowany, albo zmęczony sezonem. Ręce się zdarłeś? Nie, źle. Bardzo szybko robiłeś. Andrzej będzie rozdawał po zawodach. Będzie buzi? Będzie, no oczywiście. Po każdej konkurencji. Ale to wszystko po zawodach. Spójrzcie Państwo na hostesy, gdyby było ciepło. Tego środka dopingującego nie ma na zakazanej liście, a inne źródła nie wchodzą w grę. Sanna po piasku w 30 sekund, po trawie w 22 sekundy. To nieoficjalne rekordy Ireneusza Kurasia. Nie wykłada się na plecy. Nogi podsiadł. Dobrze. Głębiej, Irek. Dobrze, teraz jest dobrze. Głębiej, nie wykłada się na plecy. Dobrze jest. Raz. Ciągnij! Jeszcze daleko do mety, jeszcze 6-7 metrów. Głębiej! Teraz było dobrze! Jeszcze 3 ruchy, raz! Dawaj! Jeszcze 3! Ciągnij! Mocno! Głębiej! Ciągnij! Jeszcze ostatni ruch! Mocno! Czas Kurasia 35 sekund i 6 setnych, dużo lepszy od Szczepańskiego. Może uda się Irkowi obronić swoją żelazną pozycję trzeciego zawodnika w Polsce. Pogubiłem się, wiesz? Wyraźnie siłacz z Lubina odczuwa trudy tego boju. Koniec sezonu jest zawsze trudny, zwłaszcza tak intensywnego. Dla Kurasia dzisiejszy finał to 8 impreza pucharowa, podobnie zresztą jak dla Tomka Nowotniaka. Czy Dragon zdobędzie się jeszcze na jakiś spektakularny zryw? Bardzo długie, mocne pociągnięcia Tomka. Początek każdego z nich to walka o ruszenie sań z miejsca i strata kolejnych ułamków sekund. Nie tak jak u Kurasia, tu pracują głównie nogi, ręce trochę mniej. Systematycznie, ale chyba nieco wolniej. Mocno! Na wyściskie, pan! Wyścisk na wyściskie! Jeszcze raz mocniej! Jest meta. Dobry czas Nowotniaka. Jednak nie tak dobry jak wynik Kurasia. 35,77 sekundy to na razie druga lokata na trzech startujących zawodników. A po krótkiej przerwie zobacz polski siłaczy. Rady finalisty Mistrzostw Świata Jarosława Dymka dla swojego starszego brata Jacka. Jak przygotować się do pierwszego szarpnięcia ruszającego z miejsca 550-kilogramowe sanie z uroczą załogą. Rady radami. A ten pierwszy ruch... I tak był za ostry. Lina całkiem położyła się na piasku i teraz dopiero Jacek Dymek zaczyna nabierać właściwego tempa. Nie
34-42. Jacek Dymek! 34-42. Czas Jacka Dymka, 34 sekundy, 42 setne. Najlepszy do tej pory. Ręce mi się spaliły. Dokładnie, 34 sekundy. Wow! Słonętki mi spadły. Dzięki. Nie z tej strony. Skupmy się teraz na walce dwóch zdecydowanych liderów. Mariusz Budzianowski, nowo kreowany mistrz świata, ma 2,5 punktu straty do Jarosława Dymka i przed ostatnią szansę na odrobienie straty. Ładny rytm Mariusza, też bez zbytniego odchylania ciała. Długie, mocne ręce robią swoje. W tym roku Pyton nie przegrał w żadnym z 6 występów w Pucharze Polski. Nie znalazł pogromcy w Mistrzostwach Europy i Świata. Musiał jeszcze raz szarpnąć sanie. Stracił chyba ze 2 sekundy, a i tak uzyskał najlepszy czas w całym sezonie. I proszę popatrzeć, znów wrócił mu dobry humor i pewność siebie. Teraz niech się martwi Jarek Dymek. Ale na twarzy Pudzianowskiego widać też wyraźne zmęczenie. Aklimatyzacja po powrocie z Malezji przebiega u niego inaczej niż u Jarka Dymka. Jednak Dymek już dwukrotnie przegrał z Pudzianowskim, bo nie opanował nerwów w końcówce imprezy. To 3 razy sztuka. Lekko za mnie. Cały czas napięta. Teraz Piotr ją trzepie, a wy już ją trzymajcie napiętą, żeby już się nie położyła na ziemię. Nie położę się, utrzymasz ją. W dwójkę ją trzymajcie teraz, żeby się już nie położyła na ziemię. Jarek jest dziś bardzo pedantyczny, ale to rzeczywiście ważne, by na linie było jak najmniej ziarenek piasku, by nie ślizgały się dłonie, nie raniła skóra. Czas lidera poniżej 34 sekund daje Pytonowi możliwość odrobienia tylko jednego punktu. Czas poniżej 25 sekund praktycznie pieczętuje końcowy sukces Dymka. Dobrze. Tak, ma się z czego cieszyć Jarosław Dymek. To drugi czas tej konkurencji. Została jeszcze 1,5 punktu przewagi. Dużo to i mało. W Mrągowie na 2 konkurencje przed końcem Dymek miał 4 punkty przewagi i pozwolił się dogonić Pytonowi. Czy dziś wystarczająco uwierzył w siebie? Zaraz na uciekł. Widziałem, ale... Oto wyniki 5 konkurencji. Wyraźnie nieudana końcówka Szczepańskiego. Zacięta walka Nowotniaka, Kurasia i Jacka Dymka. Jarosław Dymek zdołał jednak pokonać brata. Pudzianowski wygrał po raz 3, ale nie jest liderem. Ostateczną rozgrywką Szczepański stracił nadzieję na 3 miejsce. Minimalne są szanse Kurasia na dogonienie Jacka Dymka. Pudzianowski musi znów liczyć na cud albo nerwy Jarka Dymka, by zdobyć Puchar Polski. I kto będzie dzisiaj najsilniejszym strongmanem? Mistrz świata czy wicemistrz Europy? Ostatnia konkurencja, przetaczanie opony. Właśnie, z tym, że ta oryginalna waży 320 kg. Wow! Ostatni wysiłek przed finalistami tegorocznej edycji Pucharu Polski Strongman. 20-30 sekund napiętych mięśni i nerwów. Tak, nerwów, bo jejmość opona lubi płatać figle. A to jest za śliska, a to nie da się porządnie uchwycić. Dodatkową katorgą będzie rywalizacja w parach. Nikt przecież nie lubi zostać z tyłu za rywalem. Pierwszy duet to Robert Szczepański i Tomasz Nowotniak. Moment. Gotowi? No. 6 obrotów opony. W sumie trzeba jeszcze przerzucić prawie 2 tony. Robotniak ma już cały obrót przewagi nad zniechęconym kłopotami z uchwytem Szczepańskim. Tomek już skończył. Czekamy na Roberta.
Strasznie zły jest Maximus, chociaż i tak opona nie była w tym sezonie jego ulubioną zabawką. 28,8 sekundy to czas gorszy od tych, jakie dotąd uzyskiwał. Wynik nowotniaka 24 sekundy daje mu większą nadzieję na dobre miejsce w tej konkurencji. A za chwilę Ireneusz Kuraś wystąpi w drugiej parze wraz z Jackiem Dymkiem. Stójcie wyprostowani za oponą, chwilę, aż dam wam znak. To nie Irek jest bliższy miejsca na najniższym stopniu podium. Starszy z braci Dymków zadziwił w tym sezonie dobrą dyspozycją, wracając do sportu po wypadku, w którym stracił dwa palce. Raz wygrał, dwa razy był drugi. A teraz ma dwa punkty przewagi nad tym zawsze trzecim w Polsce Irkiem Kurasiem. Gotowi? Tak. Rozpoczęli. Kuraś miał dotąd wynik lepszy o 2 sekundy od rywala. Teraz zaczął szybciej, ale Jacek już wyrównuje dystans. Jakaś kontuzja Jacka Dymka. Wygląda to na naderwanie albo zerwanie bicepsu. To samo przydarzyło się w Sopocie Lubomirowi Liwackiemu. A tymczasem Kuraś już kończy zmaganie z oponą, nie zdając sobie sprawy z dramatu kolegi. Miejmy nadzieję, że nie jest tak źle z Jackiem, jak to początkowo wyglądało. Może ruszać ręką nie tak jak Libacki. Jest przy nim sędzia Krzysztof Dziełiński. Dzięki! A Irek Kuraś uzyskał czas powyżej 28 sekund. Niewiele lepszy od wyniku szczepańskiego. Wygląda na to, że odrobił te 2 punkty do pechowego Jacka Dymka. Widzę, strzelił? Coś mi strzelił. Piotr Szymiec wie, co to kontuzje. Dopiero niedawno wznowił treningi. Jarek zaniepokojony stanem brata. Kuraś chyba dopiero teraz zrozumiał, co się stało. Jacek Dymek ma zaliczone tylko 3 obroty opony. W związku z tym, proszę państwa, przed ostatnią parą w tej konkurencji, czyli Mariusz Pudzianowski, Jarek Dymek, mamy sytuację następującą. Pierwsze miejsce, Tomek Nowak. No i co, Jacku? Co się stało? Pękł mięsień? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że... Mam nadzieję tylko, że może się narwał jakieś włókienka albo przyczep się na derwa, może nie urwał. Ale Liba ma podobny uraz. To jest chyba to samo. Jestem przed samej konkurencji w podobnej sytuacji nawet, bo Liba też walczył wtedy chyba o 3 miejsce, z tego co pamiętam. Żądanie losu niesamowite. Taką kontuzję leczy się przynajmniej kilka tygodni. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Mistrz świata wygra? Nierealny już. Wicemistrz Europy wygra? Mam taką nadzieję. Mariusz zdobył mistrzostwo świata. Ja trochę sił zaoszczędziłem na finał Pucharu Polski. On jest zmęczony dzisiaj już. On jest zmęczony. Prawdziwe stwierdzenie, ale utwierdzające pytona, że ma minimalne szanse. Sprytnie. To opony w takich dołach leżą? Mogę technicznego prosić, żeby lekko opony przesunąć? W tą stronę lekko, żeby te... Ten tak troszkę by byłaby, wiesz? Żeby z tego piachu wyszło. No. Tak. Dobra, wystarczy. Ogromne napięcie u Jarka. Pyton. Gotowi? Rozpaczliwie spokojny. Ale za to jak eksplodował na starcie. Może nie wierzy w sukces, ale nie ma zamiaru położyć się i błagać. To wielki i ambitny wojownik. Z każdym obrotem powiększa przewagę nad bardzo spiętym Jarkiem Dymkiem. Pyton skończy z przewagą 1 obrotu, ale i tak ważny jest tylko czas Jarka Dymka. Musi być poniżej 24 sekund. Lepszy od nowotniaka. Jakieś zamieszanie. Ile obrotów zrobił Dymek? Chyba o 1 za dużo. Jaki ma czas? 23,07. Jesteś mistrzem. Wygrałeś. Jest? Wygrałeś? Jest! 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 Jarek Dymek ma drugi czas w tej konkurencji. Dziękuję. Czas Jarka Dymka 22,9 sekundy. Czas Pudzianowskiego znakomity 19,2. Niewiele gorszy od rekordu kraju. Ale Jarek Dymek jest drugi. Zostało mu jeszcze 0,5 punktu przewagi nad Pytonem. Dominator wreszcie pokonany. Jednak do 3 razy sztuka. Nie jestem w stanie wszystkiego wygrywać, nie jestem maszyną. A byłaby to piękna seria, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy i dzisiaj ewentualnie jeszcze Puchar Polski. No zabrakło, można powiedzieć, trochę szczęścia, no i zdrowia, choroba nie wybiera. Oto wyniki tej konkurencji. Jacek Dymek ostatni. Kuraś zajmuje 4. lokatę i odrabia straty. Nowotniak 3. napędzając stracha zwolennikom Jarka Dymka. 4. dziś zwycięstwo Pudzianowskiego nie daje mu wygranej w zawodach. We'll be right back.
Czasowa klasyfikacja finału. Nowotniak nie dogonił Szczepańskiego. Kuraś zrównał się punktami z Jackiem Dymkiem, ale dzięki wygraniu przerzucania bali został sklasyfikowany na trzeciej pozycji. Jedna wpadka Pudzianowskiego w tej samej rywalizacji odebrała mu szansę na pokonanie Jarka Dymka. To był wspaniały sezon wielkich rywali. Pyton najlepszy na świecie i w Europie. Ralf zdobywa wicemistrzostwo Europy, mistrzostwo Polski i po raz drugi z rzędu triumfuje w Pucharze Polski. Obaj mają brązowe medale mistrzostw świata i Europy par. A cały ten sezon dowiódł, że rosną im godni następcy. Oto piątka tych, którzy dzisiaj przegrali z Jarkiem Dymkiem, pcha główną nagrodę właśnie dla niego. Jarek Dymek, 9 na Mistrzostwach Świata, okazał się najlepszym w Polsce. Mariusz Pudzianowski, mistrz świata, najsilniejszy człowiek na świecie, dzisiaj przegrał. Pół punktu różnicy. Oglądajcie siłaczy. Z roku na rok coraz większe emocje.